Wypowiadam się dzisiaj w imieniu naszej rodziny, czyli Łańcuckiej Gałęzi Potockich. Jesteśmy obecnie rozdzieleni między Polską, Hiszpanią i Francją. Zwracam się również do Państwa jako Polak, potomek historycznego rodu i jako łańcucianin. Łańcut jeszcze tkwi w naszej pamięci jako dom, jako miejsce wspólnej spędzonych chwil w rodzinnym gronie oraz jako miejsce życia reprezentacyjnego na korzyść Polski. W krypcie pod kościołem Farnym są pochowani moi przodkowie, do których dołączą kolejne pokolenia. Chciałbym więc się wyrazić ze szczerością, jak niektóre osoby dzisiaj mówili o historii zamku, jako osoba bliska Państwu i temu miejscu. Dziękuję panu dyrektorowi Piotrowi Szopie za zaproszenie oraz za możliwość zabrania głosu z tej okazji, która pierwsza edycja miała miejsce już 5 lat temu. Wiele się wydarzyło w ostatnich 5 latach. Wybuch nadal trwającej wojny w Ukrainie zmienia diametralnie wagę Polski w Europie oraz stawia ziemię rzeszowską, łańcucką, lwowską centrum uwagi i wydarzeń. Wojna ta przypomina w wielu aspektach kampanię z 1920 roku, w której 4 młodzi bracia Potoccy złożyli swoją ofiarę na rzecz odrodzonej Polski. Mój dziad Roman i jego stryjeczny brat Jerzy służyli w nowo powołanym Wojsku Polskim jako adiutanci, pierwszy przy generale Listowskim, drugi u boku marszałka Piłsudskiego. Józef, młodszy brat Romana, rozpoczynał wtedy karierę dyplomatyczną na placówce w Londynie. Alfred, starszy brat Jerzego, jako nowy ordynat, pozostał w Łańcucie, wierny swemu życiowemu powołaniu. Po zwycięstwie nad bolszewikami i odziedziczeniu przez Alfreda znacznego spadku paryskiego po Mikołaju Potockim, Łańcut stał się ostoją polskości, wiary w przyszłości kraju po świeżo odzyskanej niepodległości. Okazją dzisiejszej uroczystości jest dla naszej rodziny smutną okazją, ponieważ przypomina utraty wszystkiego, co nas wtedy łączyło z Polską, ojczyzny, narodowej wspólnoty i majątku. Nie mogę też nie wyrazić zdziwienia, że ten dzień jest okazją do oficjalnego upamiętnienia, kiedy ono oznacza również ponownego zniewolenia Polski. Nie tylko przez odwiecznego rosyjskiego wroga, ale przez bolszewickiego ciemiężyciela, stanowiącego śmiertelne zagrożenie dla polskiej i europejskiej kultury, dzięki Bogu odparliśmy w 20 roku. Łańcut nie stał się muzeum z woli narodu polskiego, wyrażonej przez wolne wybory, jak to przewidywał traktat poczdamski, ale skutkiem brutalnej okupacji i sowietyzacji Polski, rozpoczęte już za Sanem we wrześniu 1939 roku i dokończone w 1947 roku sfałszowanymi wyborami i terrorem salinowskim. Chcąc wyprzedzić wydarzenia tu w listopadzie 1944 roku, to towarzysz Osóbka Morawski, przewodniczący Polskiego Komitetu tzw. Wyzwolenia Narodowego, stojący na drabinie na próżno, próbował wybić młotkiem herb rodziny nad bramą zamku, który był z żelaza, więc nie mógł go wykuć. 15-letnia siostra mego ojca Maria, wówczas ukryta w krzakach, była świadkiem tej tragicznej komedii. Tego wieczoru premier i pierwszy sekretarz Polskiej Partii Robotniczej, towarzysz Gomułka oraz inni przedstawiciele nowej władzy zebrali się w tej sali na, cytuję z zaproszenia, zabawę ludową w pierwszym wolnym od obszarników powiecie Rzeczpospolitej. I to było pokazane na początku tej prezentacji, za co dziękuję. Nie są to więc wydarzenia godne upamiętnienia. Należy raczej się zastanowić nad wielką szkodą wyrządzoną całemu polskiemu narodowi po 5 latach nierównej walki z nazistowskim okupantem. Szkoda polegająca na podziale narodu na komunistów i wrogów ludu, chłopów i obszarników, biało-Polaków z Londynu i czerwonych patriotów Komitetu Lubelskiego, na Armię Krajową i Ludową, ogólnie na Polaków pierwszego i drugiego sortu. Szkoda polegająca na niszczeniu wszelkich więzi ludzkich, instytucjonalnych, kulturalnych, duchowych, łączących nas dorobkiem 1000 lat polskiej tożsamości i państwowości.
W rzeczywistości łańcuch został sprytnie ogłoszony Muzeum Polskiego Narodu w 1944 roku w lipcu przez pełnomocnika Alfreda Potockiego, Juliusza Wierczyńskiego, który, o tym mówiono wcześniej, który w ten sposób uchronił zamek przed plądrowaniem przez sowieckiego okupanta, ale i też przez przedstawicieli nowej polskiej władzy, jak to było udowodnione dzisiaj. Pokusy były o tyle ograniczone, że Alfred wcześniej wywiózł większość swoich rzeczy do Wiednia pociągiem. Najcenniejszym skarbem Łańcuta nie są jego mura i wnętrza, jego zachowane parki, fosy, lecz to, czego się nie da odbudować ani odkupić, czyli nieskazitelność tego miejsca, które przez wieki nigdy nie zostało zbezczeszczone przez najeźdźców od szwedzkiego potopu do okupacji niemieckiej, nazistowskiej i stalinowskiej. Mimo pozorów, nawet miejscowym komunistom nie udało się zrobić z Łańcuta zalążka Polski Ludowej. Dlatego do dziś Łańcut nie jest miejscem, w którym można lekceważyć ciężar historii, ponieważ jest ona tu żywa. Kolejni dyrektorzy muzeum, dostrzegając tą rzadką cechę Łańcuta, starali się chronić i utrzymać zamek. Na początku w ciężkich warunkach materialnych. W latach 80. muzyka pomogła Łańcutowi zaistnieć na nowo w świadomości narodowej. Czasy III Rzeczpospolitej przeniosły świeży dynamizm. Członkostwo w Unii Europejskiej umożliwiło sfinansować remonty na szeroką skalę, których efekty dziś widać. Wysiłki państwa polskiego przez minione 80 lat nie są niczym innym niż kontynuacją starania poprzednich 128 lat, kiedy zamek był we władaniu naszej rodziny. Świadomi wagi dziedzictwa historycznego Łańcuta, świadomi, że są tylko kustoszami miejsca, którego znaczenie dla Polski jest większe od jakiegokolwiek tytułu własności, cztery pokolenia Potockich wzbogacały, upiększały, modernizowały ten zamek z szacunkiem dla dorobku tych, których poprzedzali. Należałoby takie podejście do Łańcuta kontynuować i skończyć na raz na zawsze z fałszywymi podziałami. Wielkie muzea w Paryżu czy w Madrycie powstały w wyniku wojen, rewolucji, ale zachowują pamięć ich twórców i prywatnych właścicieli, podkreślając w ten sposób chwałę i dorobek narodowej kultury. Żaden dyrektor Wersalu nie pomyślałby o świętowaniu egzekucji Ludwika XVI i jego rodziny. Nikt w Prado nie celebruje zdetronizowanej królowej Izabeli II. Łańcut nie jest porównywalny ani rozmiarem, ani bogactwem swoich wnętrz i dawnych kolekcji do tych instytucji, ale w smutnych okolicznościach historii naszego kraju jest najpiękniejszym zamkiem w Polsce. Niestety 35 lat po obaleniu komunizmu w Polsce dość regularnie w różnych gazetach i mediach społecznościowych powtarzane są te same obraźliwe, ale wygodne kłamstwa o Alfredzie Potockim, niczym nie różniące się od propagandy czasów PKWN i PZPR. Próbowałem sprostować fakty przez napisanie obszernego artykułu w 16 roku, kiedy był właśnie otwierany Muzeum Ulmu w Markowej, o rzeczywistej roli Alfreda Potockiego podczas okupacji. Jego zasługi w chronieniu setek osób przed głodem i represjami okupanta, w pomocy udzielonej zarówno katolikom, jak i Żydom, są wielkie, ale pozostają współmierne ze skalą jego możliwości materialnych. Nic w tym bohaterskiego, po prostu wykonywał swój obowiązek jako Polak, jednak nie wolno tego zamilczać. Ale jeden czyn zasługuje na szczególne uznanie. Dzięki osobistej interwencji Alfreda Potockiego wszyscy aresztowani podczas pacyfikacji Łańcuta w 1943 roku, w sumie 61 mężczyzn, zostali wypuszczeni z obozu koncentracyjnego w pobliskim Pustkowiu. Nie ma innego takiego przykładu w całej historii okupacji Polski. Nie ma. 61 osób. Uratował również zarządca ordynacji Szczęsnego Wiernickiego do rozstrzelania na miejscu. Stare przysłowie mówi, że ten, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Alfred Potocki uratował od pewnej śmierci 62 ojców, mężów, synów i braci, którzy powrócili do swoich domów i rodzin, każdy stanowiący osobliwy świat.
Nic solidnego nie zbuduje się na kłamstwie. My, potomkowie poprzednich właścicieli, pragniemy pojednania przez głoszenie prawdy. Jesteśmy otwarci na współpracę opartą na szacunku dla tych ramienia, których my dziś stoimy. Ostatnim z nich był Alfred Hrabia Potocki. Zasługuje on na oficjalne uznanie lokalnych i państwowych władz. Nie chcę zakończyć mojego przemówienia gorzką nutą. Patrząc w przyszłość, nadchodzi czas, kiedy łańcuch nie będzie już stał na uboczu Polski i na krańcu Europy, w którym się znalazł po Jałcie. Wojna w Ukrainie musi się zakończyć. Skończy się tym, że nasz wschodni sąsiad stanie się członkiem europejskiej wspólnoty. Będzie miało to ogromne znaczenie polityczne, gospodarcze, społeczne dla całej Europy i dla Polski. Przede wszystkim dla Polski. Główny szlak łączący Ukrainę z Zachodem przechodzi przez Rzeszów i Lwów. Łańcuch stoi po środku. Naturalny jest, aby zamek odzyskał swoją dawną reprezentacyjną rolę jako świadectwo odwiecznych tradycji Rzeczypospolitej, a zarazem jako miejsce spotkań między Zachodem i Wschodem Europy. Po każdej stronie granicy, między innymi w Lwowie, zostały namacalne ślady roli potockich w historii ziem polskich, jak i ukraińskich. Umiejętne wykorzystanie tego wspólnego dziedzictwa może stać się narzędziem pojednania tego, co nigdy nie powinno było być dzielone. Dziękuję Państwu bardzo.